Szymon, pierwsze przetarcie z Ekstraklasą z tym sezonem za nami, no to był bardzo ciężki mecz, można powiedzieć, że taki wyniszczający, wielokrotnie bardzo dużo fauli, bardzo dużo gry na styku. Jak z Twojej perspektywy to spotkanie dzisiaj wyglądało? Tak, było to ciężki mecz. W zasadzie nie weszliśmy w ten mecz tak sobie to zakładaliśmy. Troszeczkę myślę, że było nerwów w naszych szeregach. Nie graliśmy tego, do czego przyzwyczailiśmy kibiców, a w zasadzie sami siebie. Mało tej było piłki dołem, kombinacyjnej. Ale mimo to wyszliśmy na prowadzenie, bo myślę, że bramce życia Maćka. No przykre jest to tylko, że po prostu nie dotrzymaliśmy tego wyniku. Ta pierwsza połowa to za duży respekt dla rywala? Myślę, że nie. Nie chodzi tutaj o rywala, o respekt. Myślę, że też dobrze nam się postawili, wysoko nas presowali. No i myślę, że bardziej myślę tutaj jakieś chyba nerwy w naszych szeregach. Gdzieś taka jedna pewna niewiadoma, co to będzie, z czym to się je. Myślę, że w drugiej połowie troszeczkę już było więcej składnej gry. No musimy z tego wyciągnąć wnioski i powielać to co dobre. Zgodzisz się ze mną, że ten najcięższy moment miał miejsce wtedy, kiedy Nema zszedł po czerwonej kartce i trzeba było na nowo zorganizować grę. Wtedy Radomiak miał te 15 minut, w których no mocno nas przycisnął. Udało nam się wybronić, bo bardzo fajnie drużyna spisywała się w obronie, broniliśmy całą drużyną. To był najcięższy moment w tym meczu? Tak, na pewno gra w 10 nie jest łatwa, ale też gdzieś tam czerwona lampka się każdemu zapala, że jesteśmy jednego mniej i musimy mądrzej, więcej biegać, dać z siebie. I tak rzeczywiście było. Wydawało się, że dobrze gdzieś tam może zeszliśmy niżej, ale wiele sytuacji poza wrzutkami, dorzutkami w pole karne nie było. Wydawało się, że z takiej sytuacji mało groźnej strzelili bramkę. I to myślę, że boli najbardziej. Super, dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo.